Halo, kłaniamy się Państwu nisko i witamy ze stadionu Mendizorroza, gdzie już niebawem rozpocznie się spotkanie, w którym emocji zabraknąć nie powinno. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Już za chwilę emocje związane z meczem w La Liga. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Co przygotował na dzisiejszy mecz sztab szkoleniowy Deportivo Alaves? Zobaczmy. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. No to zaczęło się. Mbappé teraz przy piłce. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Wspaniale teraz broni bramkarz, naprawdę pokazał klasę. Leo Messi z rzutu rożnego. Skuteczny pressing teraz, uwaga! Zapewne nawet sami zawodnicy Deportivo Alaves w najdzikszych fantazjach nie przewidywali, że mogą radzić sobie w lidze aż tak dobrze. A teraz marzą, by ten sen na jawie się nie kończył. To dopiero początek sezonu, więc jeszcze zdecydowanie za wcześnie na proroctwo. Przerwimy, bo jest groźna akcja. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. No to mamy 1-0. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Gol, proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. 2-0, gramy dalej. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. A więc mamy 3-0. Ale może teraz będzie szansa. Zagrożenie nie minęło. Gol!
A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. Mamy już zatem 4-0. Do Messiego. Messi. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Obronił, ale piłka w grze. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle zupełnie niespodziewanie jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Mbappé, może być niebezpiecznie. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A chociaż Mbappé do najbardziej postawnych piłkarzy nie należy, poradził sobie z przeszkadzającym rywalem. Dokonał bramkę. Próba odbioru i przerwany atak. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę państwa. Akcja przyspiesza, dobry lob. Teraz przed szansą. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Jeśli robić wślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Messi. Decyduje się na strzał! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja! Co tam się stało? Ależ bomba! Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Świetnie. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Jest uderzenie. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Marco Reus strzela. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają kolejne gole. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce, nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić.
Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, bomba z daleka! I strzela! Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Twarde wejście, ale skuteczne. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gol! Kylian Mbappé! Ale on jest niesamowity! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A Mbappé wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Oddają piłkę. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Leo Messi z rzutu rożnego. No i proszę, piłka ląduje w siatce. Piękna główka. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetnie dograni, ładnie sfinalizowana akcja. Strata, przejmują piłkę rywale. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Popatrzmy na tę bramkę, bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią, tak piłka poleciała tam bliżej. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy. Ajlek teraz poszedł, jest za obrońcami. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Mocne wejście, ale czyste. Przypomnę tylko, że już niedługo będziemy pokazywać inne ciekawe spotkanie dla Liga Santander. Deportivo Alaves zmierzy się z zespołem. Popatrzmy, muszą to strzelić. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Mendoza. Przeniósł to nad poprzeczką. Szkoda, bo mógł uderzyć dokładniej. Messi. Teraz nieprecyzyjnie. Jak nie on. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Wywalczyli rzut rożny. Dośrodkowuje z rogu. Dość głęboko. Mamy strzał głową, ale to nie będzie game changer. Za wysoko. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości.
To się nazywa futbol bezpośredni. Jak widać, nie zawsze trzeba przeprowadzać koronkowe akcje utkane z tysiąca podań. Czasem wystarczy rzucić długą piłkę, żeby kilka chwil później cieszyć się z bramki. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jak jest za linią obrony. Uwaga! I gol! O ramy boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Messi,